Pass that back to the gang, you boy. Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Greens, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka i jest ze mną tutaj obrośnięty Matykonix. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i witam was w kolejnym odcinku październikowym z tej naszej serii. Tutaj krowy też się próbują przywitać, tak, dzień dobry, witacie się. Też ciągle muruczą, bo chciały być na odcinku. Stoimy przy Władzie, bo dzisiaj lecimy z kolejnymi sobie pracami. Mamy październik, więc w dzisiejszym odcinku będzie rozlewanie gnojowicy po... Maty, możesz sobie wrócić tam do swojej roboty, za chwilę powiemy. No i w dzisiejszym odcinku będzie rozlewanie gnojowicy po naszych ziemniaczkach. Tutaj sobie Władzia spiałem do naszej beczuszki. Maty w dzisiejszym odcinku sobie pole, które ja zacząłem, już wam tu pokażę. O, tak pięknie wygląda pole, które ja zacząłem sobie robić u niego na odcinku poprzednim. Kto nie widział, to serdecznie zapraszam. Zacząłem sobie je orać. Przepiałem mu, żeby miał 60 i on sobie to dokończy oranie, a potem pojedzie sobie na ziemniaczki orać. Co zrobiłem pod odcinkiem? Zwapnowałem ten kawałek tutaj, żeby był już zwapnowany, bo i tak już tutaj raczej nikt na zwapna by nie robił. Oraz jak widzicie, ubin urósł, także w dzisiejszym odcinku, w tym sezonie ja sobie ogarnę ten ubin z kosza, a ciapka spiąłem z tą naszą przyczepą, bo mówię, no co, przepał jeszcze na koniec swojej roboty musi mieć. Także bez zbędnego gadania ja sobie zasiadam do naszego Władzia, uzupełniamy beczkę. Zobaczymy też, jak to będzie szło, nie mam pojęcia, jeżeli chodzi, jak to będzie ubywało, czy szybko, czy wolno. Ale czekajcie, na pewno sobie dźwięki ściszymy, bo widzę, że Władek jest naprawdę, naprawdę głośny. Zamknijmy drzwi i sobie możemy wyjeżdżać. Chciałem robić akcję obornik, już sobie zrobiłem i chciałem też zrobić gnojowicę, bo ją chyba miałem tylko raz. I albo miałem do wyboru łąkę, albo do wyboru miałem pole po ziemniakach. Postanowiłem, że zrobię to na polu po ziemniakach, bo to pole trzeba zaorać. No ale mówię, dobra, mamy tej gnojowicy ponad 30 tysięcy litrów, więc nie ma co inwestować w ten nawóz, także sobie na odcinku dzisiaj rozlejemy tam gnojowicę. Mati, ile uda mu się zaorać, bo tutaj też chwasty wyrosły, to tyle po prostu zaora. A resztę to nie wiem, albo będę ja kończył u niego na odcinku, albo on będzie kończył, albo sobie po prostu poza odcinkiem to ogarniemy. Dobra. Dajemy sobie jedynkę, te 8 na godzinę i możemy sobie cisnąć. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem jak to będzie ubywało. Mam nadzieję, że jakoś nie mega szybko, bo trochę by mi zajmowało jeżdżenie. Ale z tego co widzę, no w jedną stronę powinienem na pewno dojechać. Bo no tak, w jedną stronę powinienem dojechać z tą prędkością. No, z górki no troszeczkę szybciej tam zjechał nam, ale no pełny gaz ma wciśnięty i on sobie tak mniej więcej tyle tutaj jedzie. Beczuszka jak działa, teraz idealnie teoretycznie rozlewa, bo jedziemy pod górkę, mamy przechył, ona też tu żadnej chyba pompy nie ma, tylko są jedynie przewody od świateł podczepione i nic poza tym. No, zobaczymy, jeżeli jak to chodzi o ubin nasz, ile go sypnie, czy sypnie więcej niż w tamtym sezonie, czy mniej. W tamtym sezonie zmieściło się wszystko na naszą małą przyczepkę. Teraz postanowiłem, że wezmę sobie tą większą przyczepkę, najwyżej później po prostu sobie to przesypiemy albo coś w tym stylu. U ciebie, Mati, w ogóle to następny odcinek będzie zimowy, czy będziesz coś robił? Jeszcze nie wiem. Bo tak jak mówiłem wam, że chciałem zrobić sobie siewy już jakieś, ale weszłem w nasz plan, gdzie my co będziemy siali. No i wyszło na to, że na zimę jedynie możemy, w sensie tutaj zimowego, jeszcze możemy tylko zasiać jęczmień. A jęczmień dopiero można zasiać wtedy, kiedy skosimy sobie nasz ubin. Więc no przez to mówię, no ja dzisiaj sobie musiałem znaleźć inną pracę oprócz tych siewów. Więc jeżeli ty będziesz chciał, no to możesz sobie ogarnąć albo ubin, nie, albo siewy po prostu, albo siewy zrobi się poza odcinkiem i będziesz miał zimę. To już tam... Raczej zimę będę miał, zobacz. No, no to kolejny zastrzyk pieniędzy przyjdzie, a po prostu z siewy tego będzie trzeba ogarnąć poza odcinkiem. No bo tam nie wiem, na pewno jeszcze muszę zobaczyć po tym odcinku, czy gdzieś będzie wymagało wapna. Jeżeli tak, no to wszędzie już wapno dam, gdzie będzie trzeba. Na pewno będzie wymagało po tym ubinie wapno.
Wapno w ogóle nam się skończyło. Calutkie wapno, które tam przywieźliśmy, już go nie ma. Zostało chyba, nie wiem, z 500 coś, pół tony jakoś zostało w naszym RCW. No i po prostu jak będziemy chcieli sobie więcej rozwieźć, to trzeba jeszcze jechać dokupić kilka ton, żeby po prostu starczyło nam jeszcze na te pole z połubinie. Dobra, widzę, że w jedną i w drugą mi nie starczy, bo dojeżdżam sobie w drugą stronę, już mam 10%. Ale no i tak myślę, jak na 2300 litrów, no to jak objechać praktycznie jedno kółko, bo prawie tyle zrobiłem. No, może nawet dojadę. Nie dojadę. No to jak na tyle, co teraz właśnie zrobiłem, no to naprawdę ładnie to wyszło. Dobra, zapinamy dwójkę, lecimy sobie po kolejną beczuszkę. Bo rozwiozę sobie do końca tą gnojowicę, bo przygotowałem sobie, mówię tak, ubin oraz tą gnojowicę. I mówię, że jeżeli po prostu starczy mi jeszcze czasu, to albo sobie pójdę wyciąć drzewo, albo po prostu podepniemy do Władka pługi, pojadę Matiemu pomóc orać. Bo to jeszcze to było takie przyszykowane jakby czasu po prostu. Zostało. Władek się prezentuje idealnie z tym, mówię, ciapka nie biorę, bo nawet nie chciałem testować, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Więc mówię, Władek już był tu testowany, więc podpinamy sobie elegancko naszego Władzia. A tobie jak gdzie z tym rozlewaniem, z tym oraniem? No bardzo dobrze, powoli kończę. No to dobrze. Jak powoli kończysz, to jak skończysz, to tam zrób te poprzeczniaki i możesz przyjeżdżać na tamto pole. Dałem dzisiaj Matiemu 60, bo mówię, że do pługa to jak tam ma być w miarę dobrze, no, praktycznie na raz zaorane. Bo tam było tylko talerzowane, nic więcej. I obornik rozrzucony, to żeby ta 60 miała mocy więcej, żeby ten pług można było trochę głębiej wpuścić. A tak to ciapek, to mówię, i tak z przyczepy pełnej nie będzie pewnie, ale powinien sobie dać radę, bo co on tam będzie miał za tonaż do pociągnięcia. 3 tony maksymalnie. Ja tak obstawiam, że będzie 4 tony. Coś koło tych czy z tego ubino, ale jak to wyjdzie, to już się po prostu okaże. Dobra, teraz musimy sobie tak dokończyć na samym początku. Ja sobie tu włączę tylko światła, bo nie wiem, gdzie ja skończyłem tą gnojowicę, dokąd ona była tu rozlana. Czekajcie, dajmy sobie tą jedyneczkę i sobie tak wjedziemy tu. No dobra, tu już zacznijmy rozlewać, najwyżej troszeczkę na kupę wyjdzie, ale no tu widzę, jest rozlane, więc idealnie. Dobra, tu poprzeczniaka nawet nie robię, bo tu mamy taki wyjazd, więc nie trzeba. Teraz czekajcie, żeby tu w miarę przy tym pojechać, bo tutaj teraz mało widzę. Ale tak jakoś powinno być. Okej, jak pojadę z powrotem, to chyba tego nie wezmę. Dojadę sobie do końca i wtedy wam powiem, czy uda mi się to zabrać, czy nie, ale tak mi się wydaje, że zostanie jeszcze jakiś wąski przejazd po tamtej stronie, żeby to po prostu tu ogarnąć. To już tam raczej tego, no, bo jak tu rozlewam dotąd, to zostanie taki wąski przejazd, ale to już mówię, nie wiem, czy to ogarnią, pewnie skończę to, bo dopiero mam 10 minut odcinka, ja sobie rozlewam drugą beczuszkę. 8 na godzinę myślę, że to jest taka optymalna prędkość, tak jak sobie tu jeździmy. Niby powinienem na łąkach, to tam się jeździ 5 czy tam 4, ale no jak my tu jedziemy na polu, no to żeby aż tak wolno nie jeździć i żeby chociaż się udało w miarę szybko to ogarnąć. Dobra. Chwasty urosły, jak? Ogólnie chciałem powiedzieć, że naprawił mi się internet na razie. Dobrze, tak? No to dobrze. Nie będzie mnie wywalać. No to elegancko, to taki pewnie chwilowy był jakiś tam u nich w sieci. Czy możliwe, że jest przez pogodę. No też możliwe, bo to jak nie światłowo, to on idzie też inaczej, no to możliwe, że przez... Bo ten internet, co mam, to niezależny też od pogody, nie? Mniejsza, bo... No to tak, bo ja jak miałem wcześniej taki jak ty, to też, jak kurde wiało, padało, to internetu nie było w ogóle. No tak. No i niestety zostaje nam tu taki wąski przejazd, ale nic już na to nie poradzimy. Pojedziemy sobie po kolejną beczkę i wtedy dokończymy ten tutaj przejazd, bo i tak mi nie starczy raczej do końca. I ten wąski przejazd to troszeczkę szybciej pojedziemy, może te 12, coś takiego i będzie zrobione. Bo tu taki wąziutki nam wychodzi. Chwasty też urosły dosyć spore, dlatego trzeba to zaorać. Nawet ja sobie tylko zobaczę, czy wymaga tutaj wapna to pole.
Tak, ono wymaga wapna, więc również jak Mati Zaora, to będzie trzeba dać tutaj wapno i to skultywatorować to pole. Bo myślę, że jeżeli mu dobrze pójdzie, to połowę pola powinien w odcinku jeszcze zrobić, bo jak ja mam 10 minut, a on już chyba tam kończy, jak dobrze widzę. Że już chyba tam kończysz to pole, no to myślę, że powinieneś no to, to przyjechać tu i to ogarnąć. Dobra, jak tu jest, bo teraz tu nic nie widać. O, dobra, skończyło się. Dwójkę zapinamy i wracamy sobie na gospodarstwo po ostatnią beczuszkę. Będziemy mieli tą gnojowicę za sobą. Dobra, światła, włączmy te przednie, nie te tylne robocze, tylko przednie. Władku nawet ciepło, jak widzicie, na krótki rękaw sobie jeździmy, bo tam klimatyzacji nie ma, ale z komina leci taki dym, że aż grzeje kabinę nam, tylko ona ma taki przepał. Trochę ten lakier, tu widzicie, poschodził w tym Władku, ale to myślę, że jak będą jakieś czyste pieniądze, bo teraz nie ma w ogóle pieniędzy na kompletnie nic. Jedynie nie ma pieniędzy ze względu na to, że pieniądze, większość pieniędzy pójdzie na nowy traktor. Chociaż praktycznie traktor to będzie z samych ziemniaków, bo tyle no. Tych ziemniaków jest, więc zajebiście, że akurat udało nam się tyle tych ziemniaczków zebrać, bo tam było 65 ton? Nie, 60. 65, no. No to 65 ton po prostu, no to naprawdę to jest ładny wynik. Ci powiem, patrz, ziemniaków tu jest 65 ton z takiego pola, a ja na swojej serii buraków miałem 80 ton. Więc, a buraki teoretycznie powinny sypać o wiele, wiele lepiej. A jednak... pole ile miało? Co? Pole ile miało? No, trochę ponad hektar. A te nasze pole tutaj nawet chyba pół hektara nie ma. Te ziemniaki tutaj obrodziły mega dobrze. Dobra, 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 i teraz tak. Jedziemy sobie tak tu. Tu nie widzę. Tu jest rozlane, o. Dobra, jedynka. I rozlewamy tu. A, dotąd jest rozlane, no. No i tu, i jeszcze wąski przejazd mamy skończone. Ciężko mi się teraz kieruje, bo mnie palec strasznie boli ze względu na to, że się jeszcze przed odcinkiem oparzył. I mnie cały tak pulsuje jakby. Więc ciężko mi się jeździ, bo... nie mogę tego palca w ogóle tak jakby kierownicy nią złapać tym palcem. Dobra, i teraz czekajcie, który to jest? To jest tu? To jest tu, dobra, to zapnijmy sobie. Tak jak tu wrzucimy, to jest 9. Dajmy sobie tak i ustawmy sobie ten pomad na 12. No, sobie możemy tak cisnąć, bo tu jest ten przejazd, tak, tu jest ten przejazd, więc elegancko ciśniemy i będzie ta cała gnojowica zrobiona, także... Dobra, zorałem. No to możesz tu przyjechać, możesz już zaczynać od środka, od boków, jak ci wygodnie, bo jest wszystko nawiezione. Idealnie. Jeszcze zobaczę sobie na mapce, czy na pewno to wyszło tak, jak ma wyjść. Tak, idealnie. Całe ludzkie pole zostało nawiezione. Ja jeszcze zobaczę, wymaga wapna, będzie wymagało u nas wapna, 14, 31 oraz 98. To są pole właśnie, które jeszcze wymagają wapna. Tego wapna też jakoś mega dużo nie schodzi, bo na pole 35 zeszło, ten rozsiewacz jest chyba 3-tonowy, więc zeszło 3,5 tony jakoś, bo były 4 tony tam zostały na tej kupce i 500 zostało, więc pełny rozsiewacz i tam trochę było. Dobra, my sobie zjeżdżamy na gospodarstwo i wsiadamy do naszej Wistuli, która jest jeszcze garażowana, jeszcze jej nie wystawiłem. Miejmy nadzieję, że ona w ogóle odpali, że ma paliwo, bo nie sprawdzałem nawet tego. Teraz mi się przypomniało, że tego nie sprawdziłem. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie tutaj w jak najlepszym wypadku. Ach, dawaj, dawaj, Baldziu. Podjeżdżaj pod tę górę. Ach, jedzie, dobra. Mati tutaj jedzie. My sobie tutaj powolutku wyjedziemy. Jest wolna, jest wolna. Ale to 60 jest głośno. Boże. Ona jest masakrycznie głośna. Dobra, to my już tam nie będziemy przeszkadzać, niech sobie Mati tam po swojemu ora, byle tylko na dobrą głębokość zaorą, bo to tam już chyba na raz ramy. A tam jest tak, no. W ogóle po tych ziemniakach to tam praktycznie nic nie ma, a te kwasty to są takie, że moment je tutaj się zagarnie. Dobra. Zostawiamy sobie naszą beczkę tu w tym miejscu elegancko. I teraz tak, tu trzeba cofnąć.
sobie ją tu zostawimy, tak jak było na samym początku odcinka. Jedynkę sobie dajmy. I cofnijmy i idziemy do naszej Wistul. Dobra, gasimy. I fajnie. Dobra. Boże, jeszcze ten palec jest do naciskania W, jak boli. Dobra. Otwieramy nasze wrota. Wistula, kurde, zimno będzie teraz na Wistuli, bo to kabiny nie ma. Tu jest nasz owiec. Kurde. Zobaczyć nie mogę. O, dobra. O Jezu, to nie to. No tak właśnie myślałem, że coś mi nie pasowało. A kurde, muszę się tepnąć. O, dobra. Odpalamy. 22 stopnie są w październiku. Ile? Fajnie. 22 stopnie. Łowozy. Niezły farming. Aktualnie 22 stopnie. Ło, panie, to ja tu zaraz brudkie spodenki biorę. Dobra, dajemy sobie tak, jedynkę, nam niech załączy. O Boże, to teraz... Teraz zauważyłem, że w ogóle moja postać ma taką wielką dupę, że za siedzenie się ten wystaje aż w Wistuli. To było nie robić. O Jezu, to są światła. Dobra, powoli sobie wyjeżdżamy. Oj, nie przytarłem tam nic? Nie. Jeszcze nasza Wistula musi tutaj w miarę... wyglądać, jeżeli będziemy mieli za jakiś czas ją sprzedać, jeszcze musi u nas, no myślę, że dwa sezony to jeszcze u nas będzie kosiła, coś takiego. Tak mówiłem. No. Dobra, wjedziemy sobie na razie na ten kawałek tu. O, pięknie. Postaram się skosić, mam 16 minut, postaram się skosić obydwa kawałki. Dobra. Pięknie są licą. No dobra. Także ruszamy, tu trzeba tylko na początku tak ogarnąć i wjeżdżamy w ten ubin. Słoma leci. I coś miałem ci jeszcze mówić. Słomę, która jest tutaj, to nie sprzedajemy jej, tylko dajemy do góry na naszą stodołę, bo nakarmiłem nasze krowy i one tam mają teraz... słomy mają 8000, a miały tonę i tam zostało może maksymalnie 10 kostek. Więc tą słomę, która tu będzie, to trzeba po prostu... Zobaczymy, ile będzie z tych małych kawałków i trzeba po prostu ją tam wrzucić, bo... no, skończy się i nie będzie co im dawać. Dobra. Sobie teraz tak tu. Po jednym przejeździe 200 kilo jest. Więc ogólnie patrząc na pokaz, który nam tutaj pokazuje, ile powinno nam sypnąć, to niby z tych dwóch kawałków, które tutaj są, niby jest 2 tony. I z pola numer 14 również jest 2 tony, ale nam w ogóle się w to wierzyć nie chce. Może z pola tego 14 2 tony to jeszcze jest do uwierzenia. Ale z tych dwóch kawałków, że tu będą 2 tony, no to ciężko uwierzyć, że to tak będzie, no ale trudno. A soję my w tym sezonie gdzie będziemy mieli? Gdzie ja tu zaplanowałem soję? Na 35. A, no to zaraz tam obok. No. Dobra, tu sobie ten poprzecznik wycięliśmy. Teraz tak, tu sobie objedziemy, no Wistulką wiadomo, powolutku, tu lakier już zeszedł, bo tyle razy co tutaj zboże jakieś obcierało ciągle, no to ten lakier sobie już po prostu zeszedł. Może jeszcze jakiś remont tu będzie w Wistuli, może nie, zobaczymy, czy po prostu to wszystko zależy. Jeżeli będą pieniądze, to będziemy na wszystko praktycznie wydawać, co będzie nam potrzebne. Bo jeżeli byśmy mieli dużo pieniędzy, no to podejrzewam, że w każdym odcinku by się jakaś nowa maszyna pojawiała, czy coś byśmy by robili. Ale jeżeli tych pieniędzy nie ma, no to po prostu nie mamy jak, trzeba dalej żyć, mieć to, co po prostu tutaj mamy. Ale myślę, że będzie trzeba po prostu jakieś tutaj rzeczy zacząć inwestować też, które nam będą dawały taki... oprócz tak jak mamy krowy, bo to już jest taki dochód, jak ja to nazywam, taki codzienny, że co przewiniemy, to mamy jakiś dochód. Ale ja na przykład teraz na swojej serii postawiłem sobie panele słoneczne. Jeszcze nawet nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi. Jeżeli wychodzi prędzej, to już wiecie, że postawiłem sobie jeden panel słoneczny, ale jaki, to już po prostu tam dowiecie się na tamtym odcinku. I myślę, że za jakiś czas na tej serii też by się przydało ustawić coś, co by nam tak dawało też jakiś taki dochód, ja wiesz. Ja myślałem ostatnio, żeby kupić ten młyn. Żebyśmy mieli swoją pszenicę, workowali ją, zawozili, żeby wykupić ten młyn, co jest, to byśmy mąkę robili. A ile ten młyn kosztuje? 20 tysięcy. Aha, no to nieźle, w ogóle. Ja sobie tak patrzyłem, jak my wytniemy ten las i połączymy z tym kawałkiem, co ja tu poszedł, to tu będzie kawałek pola naprawdę duży. W miarę. W miarę ten kawałek naprawdę będzie, bo jak już tak wycięliśmy połowę tego lasu, ponad połowę, to naprawdę jak się oddalimy i zobaczymy, jaki ten kawałek jest, co my teraz na nim akurat ja tu poszę,
A jaki będzie, jeżeli to połączymy, to ten kawałek będzie całkiem spory. Więc myślę, że że jak sobie to ogarniemy, no też jeszcze, no nie wiem. My sprzedajemy w końcu te drzewo tą zimę, czy nie? Raczej nie. Bo... Czekajcie, drzewo. Gdzie jest drewno? Drewno w ogóle teraz ma praktycznie najwyższą cenę, bo tylko jest o 30 zł mniej. Bo jest 1830, a najwyższa jest 1860. Więc, no nie wiem. Jak to wyjdzie, zobaczymy jeszcze. Powiem tak, ja bym zrobił tak, że jeżeli sprzedamy wszystkie nasze plony, będziemy wiedzieć, ile jeszcze ze soi zarobimy w czerwcu, coś takiego, tak, w czerwcu, no to wtedy zadecydujemy, bo jeżeli będzie nam brakowało pieniędzy na to, co chcemy kupić, no to myślę, że to wtedy to drzewo sprzedamy tą zimę. Bo jeżeli nam zostanie pieniędzy, no to nie ma sensu sprzedać, bo fajną zrobić taką akcję, że wwieziemy wszystko i taki fajny zastrzyk gotówki będzie. Po jednym kawałku skoszonym, tym jednym tutaj z tych mniejszych, mam 700 litrów. Także tu będzie maksymalnie jeden zbiornik z tego, z tych dwóch pól. Tak mi się wydaje. A tu pisali, no, że będą 2 tony. A jak będzie zbiornik, to będzie to na 500, więc jeszcze tragedii tutaj takiej nie ma. Dostała mała kubka obornika. Jeżeli będę miał czas poza odcinkiem lub Mati, to trzeba po prostu ją wziąć i zawieźć ze dwie łyżki tu będą może na gospodarstwo, bo niepotrzebnie, żeby ona tu leżała, jak to nie jest taka aż wielka kubka, więc myślę, że sobie to zawieziemy z powrotem i tam wrzucimy. Obornika też mamy mnóstwo. Gnojowicy też jest dużo. Więc takich rzeczy tutaj mamy dużo. Można by było dawać, że tak jak teraz Mati na przykład ja dałem przed gnojowicą, to zaora i ja dam gnojowicę znowu. Ale to myślę, że w realu to jednak ten nawóz też musi być, żeby w miarę to, że mieć takie też trochę sztuczne składniki, bo obornik to jeden z lepszych składników, który dajesz do gleby, ale no to żeby po prostu nie było ten, no to jakieś odżywki czy jakieś inne rzeczy, to również trzeba do tej gleby takiej sztucznej wrzucić. Fajnie sobie to prosimy, jeszcze sobie czekajcie, bo ja do zbiornika sobie nie otwarłem. O, pięknie. No, zobaczymy, jak tam Ubin leci. Nie sprawdzaliśmy w ogóle naszej tutaj, jak to się mówi, nie gęstości, tylko wilgotności, bo według nas on jest tak rzadki, tak tutaj drobny, że go wieje za chwilę i ten, a skoro mamy w październiku 22 stopnie, to on na pewno jest suchy jak wieprz, więc przez to właśnie bez zbędnego gadania tutaj bierzemy się i kosimy. Słomy też, jak widzę, ogólnie mi się wydaje nawet, że tej słomy jest dużo, jeżeli chodzi o ten ubin. Bo... No, mi się wydaje, że więcej nawet niż do. No, no bo jak tak jeżdżę teraz, no, chyba że nam się tak wydaje, bo wiesz, my kosimy, wiesz, do owsa jest wyższe ściernisko. Trochę może przez to, a my tutaj mamy takie praktycznie ściernisko w ubinie jest równe z ziemią. Więc może przez to się nam trochę ale też ale tak... za owca też jest takie niżutkie jak stoi. Bardzo podobne. No, podobne jest. Więc no, zobaczymy w ogóle, czy nasze krówki będą chciały jeść ubin, jeżeli chodzi o słomę. Miejmy nadzieję, że tak. Jak nie, to powiemy, że nie będzie na to srać tyle. Nie będą miały gdzie tak, ten... żeby pościelić. No. Bo tak to i nie ma innego wyjścia. 24 minutki mamy, więc do 20 chyba 7 gdzieś tak myślę, że powinienem się z tym mniejszym kawałkiem wyrobić. Ła, panie, tu gałęzie nie było obcinane. Już przetarłem sobie. No, dwójkę zacapujmy, dodajmy gazu, jak się nakręcamy. No, nawet pełnego zbiornika ci powiem, nie będzie z tych dwóch kawałków. Będzie gdzieś tona 200, coś takiego. Ale to zawsze to... Nie wiem, czy to na to 4 tony. No, coś powinno być. Ja sobie teraz trochę się... troszeczkę te dźwięki ściszę. Żeby było Matiego lepiej słychać, jak on tam gada. Tam sobie może trochę to wyżej tym motowidła. O, elegancko. Dobra. No bo mi został ostatni, no nie wiem, czy ja to na raz wezmę, czy nie. A ja mam niecałą tonę 200. No to może nawet tona, może to będą 3 tony. Kurde, no.
ciężko teraz oszacować, bo ja tak liczę, że z tej czternastki, co tam jest, no to te 2 tony będą na pewno. Tak mi się wydaje, że tam te 2 tony powinny być bez problemu. No ja teraz pytanie, czy uda mi się to wziąć na raz. Udało, na szczęście Wistula ma o wiele bardziej szeroką, wpisaną szerokość, którą może kosić. Więc udało nam się to zebrać. O kurde, tu mały mijaczek został. Dobra, no jedź. Jeszcze tego mijaka tu poprawię i mamy skoszone. No co widzowie wam powiem, mamy 11 lutego, jutro kończą mi się ferie, także makabra jakaś. Będzie trzeba w końcu do szkoły iść, no nie w końcu, tylko ja się tam nie cieszę, że muszę iść do szkoły. No ale trudno, się mówi. Muszę jeszcze dzisiaj sobie ponagrywać, żeby na cały ten tydzień mieć dla was odcinki od wieśniaków, sobie nagram, to będzie. I dalej będzie co? Jeszcze muszę od Starowsi mam nagrane. Odcinek zimowy i muszę zobaczyć, czy z polskiej wsi jest jeszcze odcinek do nagrania, czy nie, bo 12 lutego wychodzi polska wieś. Tylko nie wiem, czy mam odcinek, czy będę dzisiaj musiał jeszcze go nagrać. Dawaj, ciapek. Jedziesz tą przyczepą. Jeszcze nic nie nasypałem, a ty już ciężko masz. Dobra, tu, że z głową nie przywalić w kabinę. Dobra, idealnie. Ja ogólnie już mam zrane ponad połowę pola. No to elegancko, bardzo dobrze. Ile masz minut? 26. Może na spokojnie skończę. No to zaraz. 5 minut jeszcze będę orał? No to elegancko. Szybko. Mniej robienia poza odcinkiem przynajmniej. No. Dobra, 2 sobie wrzucamy i jedziemy kosić te pole numer 14. Ile uda mi się skosić, zobaczymy, czy mi się uda, czy nie. Dajemy sobie teraz 1 z powrotem i jedziemy. Zobaczymy, jak tu będzie z tym plonem. Miejmy nadzieję, że również dobrze. Tu trochę dłuższy kawałek, więc trochę dłużej sobie będziemy mogli pojechać. Światło sobie włączę, bo tutaj przy tej naszym tutaj można powiedzieć takim mini zagajniku, no to kiepsko tutaj, jeżeli chodzi o widoczność jakąkolwiek. Dobra. Jedno światło, a naprawdę żarówka chyba tam mocno jest wsadzona. Bo naprawdę widać cały praktycznie header, tylko tam prawą stronę trochę mniej widać. No ale to wiadomo, nie sięga aż tak daleko to światło. Jakby tam jeszcze na tej rurze, czy tam gdzieś dał drugie światło, to by również ładnie wyglądało, ale no. Autor jak projektował Wistulę, to pomyślał, że będziemy kosić przecież tylko w dzień, gdzie tam w nocy bez kabiny kosić. Chociaż bizonami chyba koszą też w nocy. Chociaż tego nie. No w sumie, no, jeżeli jest ciepło, nie ma rosy, to można kosić, a przy kombajnie i przy tych wszystkich tutaj ten kurzu, to nawet ten, nawet w nocy to pewnie pot się ma na czole. Pewnie jest tak. No. Elegancko, tu zegary jakieś, w ogóle jak to z paliwem, to działa? Czy nie działa ten zegar? Gdzie to pokazuje paliwo? Chyba się zacięły wszystkie na zero i... Albo nie, to nie jest na zero. A to jest litry tu są. A nie, tu jest woda. Woda, prąd. Co tu pisze? Oly. Olej? Nie, czy co to jest? Olydy. Ol. No to jest stary. A nie wiem, na 5 jest ustawione. No, to znaczy, że Wistula jest stara jak świat. Jak na 5 jest ustawione. Dobra. Tu myślę, że powinno ładniej sypać, bo przejechałem... Kurde, nie włączył się wsteczny. Przejechałem w jedną stronę i poprzeczniak i już jest 0,5 tony. No tam będzie lepiej chyba sypało. No powinno lepiej sypać. Nawet nie wiem, czy to pole jakby tutaj wymagało wapna, jak chcieliśmy. Teraz wymaga, ale czy wcześniej? Chyba tak. Tak. Chyba wymagało, tak mi się wydaje. Ono od początku wymagało. No, to oprócz chyba tylko nie wymagała 98, jak żeśmy wzięli, i 11. No tak. A te wszystkie pola nasze tutaj, co były, to oczywiście wymagały wapno. No i dopiero po... U mnie jest teraz 37 odcinek? Chyba tak. W 37 odcinku, widzicie, zaczynamy konkretnie z naszymi tutaj planami na przyszłość, można powiedzieć. Bo już gospa nie dość, że się mała robi, to będzie trzeba... Myślę, że coś budować. Ło. Myśmy tutaj przywalili. Też nie mam pomysłu ogólnie co i gdzie. Czy będziemy... Taką prędkością, co my się tu rozwijamy i te sezony robimy, jak zrobimy przebudowę do setnego odcinka, to będzie... No. Pewnie tam.
W sensie, ja myślę, że takiej typowej przebudowy to przed setnym odcinkiem nie będziemy robić, tylko będziemy na przykład tu dostawiać garaż, tu no coś. No tak, nie będzie tak, gdzie od razu całe, tylko po jednym będziemy dostawać. No. No na pewno, co ja bym chciał dostawić, to jakąś wiatkę lub garaż. No tak. Bo dużo maszyn zaczyna już stać pod chmurką. Jeżeli teraz dojdą jeszcze jakieś uprawy, dojdzie większy kombajn za jakiś czas, jeszcze teraz dojdzie kolejny traktor, no to będzie dosyć ciężko się pomieścić. A jak nowy traktor, no to przydałoby się, żeby on stał pod wiatą, chociaż pod samą wiatą, nie musi być garażowany. Kombajn, no wiadomo, musi być w stodole, bo nie ma innego miejsca gdzie, a on no musi tam stać, jedynie możemy czasem nim wyjechać, żeby po prostu coś w garażu tam w stodole porobić, czy kostki ogarnąć, czy jakoś tak, no to wtedy można tym kombajnem wyjechać, ale tak na noc czy coś, no to musi być zagarażowany, no to już na miejsce na traktor nie ma. Jak Ubin, ja się w naszym tam takim mini magazynie, co mamy pszenicę i jęczmień, nie ma upraw, no to tam ciapka by zmieścił na przykład, bo on bez kabiny to tam wjedzie. Ciapek to na dworze może stać. No. On jemu już. Jemu to już tam. Pożegnać się z nim trzeba. Tak. Chociaż myślę, że jak kupimy nowy traktor, to jeszcze ciapek przez jakiś czas będzie z nami. Chyba go nie sprzedamy. Może będzie mniej nawet używany, na pewno. Nawet nie wiem, czy będziemy go w ogóle sprzedawać, bo my za tyle co sprzedamy go, to się nie opłaca go wczoraj. To ile za nim? Szkoła 4. No właśnie. Tu nawet się nie opłaca. No tak. No nie wiem. Będzie pierdolki. Nie wiem, zgodko będzie latał przynajmniej. No, do tego, że z jajkami. Albo będzie, no z klatką, on do klatki idealnie pasuje. Albo tak, z tą małą przyczepą. Mówiliśmy, że będziemy go sprzedawać, ale teraz jak za te takie pieniądze, to zastanawiam. No nie ma sensu, na pewno nie ma sensu go sprzedawać, według mnie. Bo no ja też żyję na przykład takim założeniem. Jak ja bym miał na przykład teraz na jakiejś innej serii albo coś sprzedać traktor, który ma 150 koni, ale był dużo używany, bo ma dużo mocy koni za 30 tysięcy, to się nie opłaca, bo ja za 30 tysięcy nie kupię traktora z taką mocą. No tak. A ten traktor może ma trochę mniej koni, załóżmy w realu, bo już trochę używany był. No to nie ma co. Ej, ci powiem, chyba nawet tu będzie więcej niż 2 tony. Mi się na oko wydaje. Ja już zaorałem, przyjechałem. Zaorałeś już? No. No to elegancko, ja mam 32 minuty i mam, myślę, gdzieś połowę. O, jak chcesz, to możesz wziąć ciapka i dalej szybko chodź, to w locie wysypiemy. Fajna akcja będzie. A tu sobie powoli będę wjeżdżał, a ty dalej bierz ciapka i chodź. Rurę tu rozstawimy, teraz trochę zwolnimy sobie do trzech, żeby Mati zdążył odpalić tego dziada. Boże, tą przyczepę podczepić do niego. No, nie weszłoby na tamtą. Bo ty masz wsypane tam tonę coś. I ja teraz ci wysypię już tonę 500, a jeszcze mam połowę pola. Niciu tam to zestraszenie. Dobra. Będziemy miał przynajmniej przepał na koniec. Dawaj, bij te wyższe biegi i chodź, bo 95%. Biłem, to nie jedzie. Zajebiście wygląda. Wbij sobie jedynkę i 6 na godzinę i dawaj. Ciapek nie można dociągnąć. Jeśli tam załadujesz, to przecież to się zetka, nie pojedzie. Dobra, damy nie radę. No, światło teraz wyłączę, bo alternator już zaczął świecić, zaczął się grzać. Więc sobie to wyłączymy. Dawaj, bo ciapek coś nie może utrzymać prędkości. Dobra, jeszcze 100 kilo. Dobra, możesz odjechać albo zostawić go, albo jakoś tu gdzieś na boku. Dobra. Nie wiem, dokończyć to? Czy nie dokończyć? Mam 34 minuty. Więc nie wiem, czy to kończyć, czy nie kończyć. No zobaczymy. Teraz zostało, nie? No. A, już kończę. No dobra, to dojedziemy sobie do końca i będziemy sobie kończyć ten odcinek. Nie pójdę już do drzewa, żeby zakończyć przy drzewie, tylko zakończymy ze przywistuli odcinek. I resztę myślę, bo ty nie będziesz tu nic chciał kosić raczej. To ja sobie po prostu skoszę tutaj poza odcinkiem, zobaczymy ile tego będzie. No i widzicie, o, następna rzecz. Teraz ta przyczepa, albo nawet ta mniejsza przyczepa,
No i będzie zasypana, no i ją też trzeba, wiadomo, gdzieś pod wiatę czy do garażu schować, no bo to zimą to wiadomo, śnieg trochę napada, tu zawieje, to wilgoci za chwilę nas zbiera, no i będzie problem. Więc myślę przez to właśnie, że jak już ogarniemy się z maszynami i z polami, no to zaczniemy sobie gdzieś jakąś wiatę sami też z desek gdzieś coś tam budować. Nie kurna każdy. No elegancko, dobra. Wyłączamy sobie wistulkę. I co widzowie? Ja wam pięknie dziękuję. Pięknym takim, kurde, jak ona wygląda pięknie. Aż czekajcie, co opuszczę na tym header, bo naprawdę przepięknie wygląda. Na której stronie by tu zakończyć? Nie, tak ładnie wygląda. Co widzowie? Ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na kolejny już was zapraszam do Matiego oraz na poprzedni odcinek zapraszam. Pieniądze na razie nas się jakoś mega nie trzymają, ale tak jak Mati mówi, że on raczej będzie robił zimowy odcinek, także u niego już ładne saldo konta zobaczycie. Do następnego odcinka, trzymajcie się, ściałeczka i cześć! Cześć!